Dzisiaj z naszym mikrofonem jesteśmy na obiekcie Skry Częstochowa przy ulicy Loretańskiej. Naszym gościem jest dyrektor do spraw marketingu i reklamy, pani Agnieszka Gabrysz. Dzień dobry państwu. Na początek chciałem spytać, jesteśmy kilkadziesiąt godzin po zakończeniu rundy jesiennej, czy w klubie wszyscy są zadowoleni? Trochę niespodziewanie, zajmujecie wysoką pozycję, mało kto na was stawiał. Mało kto na nas stawiał, ale myśmy zakładali, że jednak musimy się utrzymać w tej strefie niespadkowej, także plan został zrealizowany. Myślę, że jesteśmy zadowoleni. Zawsze może być lepiej, zawsze może być gorzej. Jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Przed nami jeszcze runda wiosenna, 15 spotkań, może się wszystko wydarzyć. My zakładamy, że zostajemy w trzeciej lidze, także będziemy robić wszystko i myślę, że trener z zawodnikami będą do tego dążyć. Będą starali się zdobywać kolejne punkty. Jak będzie? Zobaczymy. Jeszcze pół roku przed nami. Przed nami okres zimowy, ale tak jak i pozostałe kluby, tak i wy nie zapadacie w sen. Planujecie zorganizowanie kilku imprez, już za kilkanaście dni memoriał Przemka Kożucha, później jak zwykle pewnie turniej noworoczny. Proszę coś więcej powiedzieć o tych inicjatywach. Tak jest. Zawsze w okresie świąteczno-noworocznym organizujemy dwa turnieje. Jeden to jest memoriał Przemka Kożucha, drugi turniej noworoczny, który odbywa się w styczniu. Już 6 grudnia będzie to szósty memoriał Przemka Kożucha, rozegrany na hali sportowej przy ulicy Żużlowej. Zapowiada się bardzo ciekawa impreza, 18 drużyn, turniej rozgrywany w dwóch rocznikach 2006 i 2009. Szykujemy fajną imprezę, bo są to mikołajki, także staramy się zapewnić dzieciakom oprócz imprezy typowo piłkarskiej również taką imprezę mikołajkową, coś na zasadzie pikniku rodzinnego. Zapraszamy wszystkich, oczywiście całymi rodzinami. Impreza cieszy się coraz większym powodzeniem. W tej chwili już na 2 miesiące przed imprezą mieliśmy zamkniętą listę drużyn biorących udział w tym turnieju. Podobnie wygląda sprawa, jeżeli chodzi o turniej noworoczny. Również już ta lista w tej chwili jest zamykana. Również 18 drużyn, również turniej w dwóch grupach wiekowych. Też na hali na Żużlowej, z racji tego, że oczywiście zimą dzieciaków nie będziemy tutaj na otwartym obiekcie w żaden sposób eksploatować. Ja już zapraszam serdecznie na oba te turnieje. Myślę, że będzie ciekawie, będzie fajnie, będą emocje. Dla tych najmłodszych, czyli rocznika 2009, jest to zawsze duże przeżycie. Oni się tym cieszą podwójnie. Nie ma żadnej klasyfikacji w tym przypadku. Wszyscy są tak samo wyróżniani. Także dla nas to jest duża przyjemność organizowanie tego typu imprez, a myślę, że dla tych dzieciaków jest to duża frajda i duża przyjemność i przede wszystkim wielkie przeżycie. Jakie atrakcje jeszcze proponujecie wszystkim mieszkańcom? Nie od dziś wiemy, że Akademia Przedszkolaka to jedna z waszych propozycji, także Liga Biznesowa. Tak, Akademia Przedszkolaka, Osiedlowa Akademia Skry albo właśnie amatorskie rozgrywki piłkarskie. Tak naprawdę dla każdego coś się znajdzie. Akademia Przedszkolaka, zajęcia dla dzieci w wieku od 3 lat do 6. Są to zajęcia ogólnorozwojowe z elementami piłki nożnej. Myślę, że to już jest marka rozpoznawalna na terenie Częstochowy. Szkolimy w kilku grupach wiekowych. Zajęcia odbywają się na salach gimnastycznych. Myślę, że każdy, kto chce znaleźć jakąś formę ruchu dla swojej pociechy i dla swoich najmłodszych, znajdzie coś na tych zajęciach dla siebie, także każdego serdecznie zapraszam na to, żeby przyprowadzać swoje dzieci. Pierwsze zajęcia to zajęcia pokazowe, można przyjść, zobaczyć jak to wygląda, to jest bezpłatne, w każdej chwili można dziecko zapisać, dopisać do grupy, zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu, także jeżeli każdy chce zadbać o rozwój fizyczny swoich dzieci, o to, żeby były w ruchu, a nie spędzały tylko czasu przed komputerem od najmłodszych lat, to warto o tym pomyśleć. Jeżeli chodzi o Osiedlową Akademię Skry, to są zajęcia dla dzieci w wieku od 6 lat do 9, odbywają się w 3 szkołach, w 3 lokalizacjach w mieście, na 3 różnych osiedlach. Trochę wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom rodziców, że nie muszą poświęcać czasu i wozić dziecka z drugiego końca miasta do nas, do klubu bądź na salę, gdzie mamy zajęcia. My przyjeżdżamy, dzieci mają blisko ze swoich osiedli do swoich szkół. Warto wejść do nas na stronę, zobaczyć, gdzie się odbywają te zajęcia. Też w każdej chwili można jeszcze dołączyć do grupy, chociaż są one dość liczne. Myślę, że też warto spojrzeć na tą ofertę. Jeżeli chodzi o amatorską ligę piłki nożnej, czyli tutaj rozgrywki Business Soccer Club, to jest liga dla osób, które skończyły 30 lat. W tej chwili mamy 12 drużyn, za tydzień kończymy rozgrywki. Zobaczymy, kto zostanie zwycięzcą, chociaż już lider wysunął się na prowadzenie. Przeszło wiele drużyn tutaj z hali i z amatorskiej ligi dużej, czyli gdzie grali po 12 osób. Zapraszam już w tej chwili na rozgrywki wiosenne. Myślę, że warto się zorganizować drużynami przyjaciół, drużynami firmowymi i zastanowić się nad tym, że wiosną można pobiegać z nami po boisku. Jest ładny obiekt, sztuczne oświetlenie.
przekładacie spotkania tak, żeby nie kolidowały z innymi meczami, wydarzeniami w naszym regionie, jednak ta frekwencja jest bardzo niska na waszych meczach, tak jak i zresztą ogólnie na wydarzeniach w Częstochowie. W czym tkwi według pani problem? W złej promocji spotkań, czy mieszkańcy, powiedzmy, na tak niskim szczeblu nie są zainteresowani oglądaniem meczów piłkarskich? Ja myślę, że to chyba wszyscy wiedzą, że w Częstochowie jest kibic sukcesu i tutaj, jeżeli dzieje się coś spektakularnego, to ci kibice są. Jeżeli tylko gra się o tak zwaną pietruszkę albo pozostaje się w tym samym miejscu, niestety tych kibiców nie ma. Staramy się przyciągać różnymi sposobami oczywiście kibiców na mecze, natomiast widać, że w tym sezonie rzeczywiście ta frekwencja dość mocno spadła. Z czym to jest związane? Właśnie z tym, że chyba jesteśmy na tym poziomie, że chcemy się utrzymać w tej trzeciej lidze. W momencie, kiedy walczyliśmy o drugą, ten stadion się zapełniał dość licznie. Myślę też, że to jest tak, że Skra odbudowywuje swoją pozycję na rynku częstochowskim tak naprawdę od 3-4 lat. Jeszcze długa droga przed nami. Myślę, że wychowujemy sobie tak naprawdę kibiców w tej chwili poprzez prowadzenie zajęć z najmłodszymi i na to potrzeba kilku lat, żeby ta Skra znowu się wpisała w świadomość mieszkańców miasta. Natomiast obserwując inne dziedziny sportu u nas w Częstochowie, nie tylko piłkę nożną, widać właśnie to, że w momencie, kiedy coś idzie nie tak, po myśli kibiców ta frekwencja dość mocno spada i tutaj chyba bardziej chodzi o mentalność mieszkańców niż o formy promocji, o formy jakby samego przyciągania kibiców na różne imprezy, nie tylko sportowe. Skra, można powiedzieć, bardzo w szybkim tempie się odbudowała, miała swoje 5 minut, przegrane spotkanie decydujące praktycznie z Nadwiślanem Góra, także występy w Pucharze Polski. Powiedzmy teraz, gdy jest tych brak sukcesów, jak rozmowy ze sponsorami, czy jest ciężej? Ja myślę, że w Częstochowie w ogóle jest ciężko, jeżeli chodzi o rozmowy ze sponsorami. To jest dość specyficzne miasto i dość specyficzny rynek. Myślę, że tutaj nie do końca przekłada się reklama na to, że ktoś się decyduje na nią. Bardziej jest to chyba przywiązanie bądź jakiś taki sentyment do dziedziny sportu albo do klubu, który się wspiera. Myślę, że kiedyś może się to zmieni. Wiadomo, że sytuacja na rynku gospodarcza w tej chwili nie jest sprzyjająca i wiele osób 5 razy obejrzy złotówkę, za czym ją przeznaczy na promocję swojej firmy przez sport. Oby się to zmieniło. Coraz częściej zdarza się, że w piłkarskich klubach na różnych pozycjach jest pęć piękna, więc pytanie, skąd u pani zamiłowanie do sportu się wzięła? Zamiłowanie do sportu przyszło po zamiłowaniu do marketingu, więc to troszeczkę się ze sobą gdzieś dopiero uzupełniło po czasie. Ja z piłką związałam się dopiero w momencie, kiedy przyszłam tutaj do klubu. Zawsze śledziłam to, co dzieje się na rynku częstochowskim, jeżeli chodzi o sport. Zawsze chodziłam na mecze, niekoniecznie piłki nożnej, natomiast i żużel, i siatkówka to były dyscypliny, które śledziłam dość intensywnie. A tak naprawdę w momencie, kiedy tutaj się zaangażowałam, przyszło też zainteresowanie piłką nożną, które gdzieś w tej chwili się rozwija i nie tylko na naszym poziomie i tutaj w naszym regionie. Także myślę, że można się zarazić tym bakcylem. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.